Dobry, z tej strony Paweł, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Hydroneer w moim wykonaniu. Jak widzicie, między odcinkami udało mi się troszeczkę pieniążki zaoszczędzić. Tutaj sobie pokupowałem już troszeczkę rzeczy, żeby się nie musieli oglądać. Jak latam do sklepu, kupuję to wszystko, przywożę na tym wózeczku. Tutaj mam ostatnią partię już rzeczy. Mam ostatnie rury, jakie są potrzebne. Tutaj dokupowałem serwery, konwejory różnego rodzaju. Przyściutko tutaj pięknie, ładnie. Też dokupiłem tutaj jeszcze jedno wzmocnienie ciśnienia, bo będzie już nam tutaj potrzebne, bo już kolejne rury będą trochę daleko. Oraz dokupiłem moteczek kowalski i kowadełko. No, jest ogólnie się przydaje, gdyż ze zwykłej sztabki złota albo metalu po prostu robimy dużo, dużo cenniejsze kawałki biżuterii, broni i czegoś takiego. No to zaczynając, po prostu sobie tutaj na razie wszystko poodkładam stąd. Ogólnie moim planem jest takim, żeby na samym początku, zanim tak naprawdę porządnie się nie dorobię, wszystko wpadało do tych tygli. Jak wcześniej mówiłem, wszystko musi być do tego, więc po prostu muszę sobie na razie tutaj troszeczkę miejsca zrobić. I ogólnie sobie pomyślałem, jak to fajnie zrobić. Jakbyście chcieli widzieć, tu mam normalnie pełno kryształów. Wszystkie są nieoszlifowane, bo jeszcze nie mam szlifierki. To jest po prostu masakra, zajmie to, szlifuję, to mi troszeczkę zajmie. Nie wiem, czy to już po prostu ten kubek nie będzie czekał po prostu, aż nie kupię maszynki do automatycznego szlifowania. Po prostu je wrzucę i po prostu one się nawet nie oszlifują, tylko po prostu skompresują od razu w jeden kryształ. Ale to akurat sprawdzałem swojego czasu, przynajmniej wcześniej przed prowadzeniem elektryki tutaj, to nie miało znaczenia, czy kryształ jest oszlifowany, czy nie. Po prostu wpadał i tyle. Dobra, tutaj lecimy, tutaj sobie damy teraz tak. Tutaj sobie teraz damy kombi. To wszystko musi wypaść stąd, wpaść tu. Ale tutaj jest wolna przestrzeń, więc damy to testowo tak. Potem w najgorszym wypadku będę musiał to po prostu wszystko poprzestawiać. Ale tak, zwykle takie rzeczy, albo zrobię to teraz, albo zrobię to później. Zobaczę, ile materiału będzie przy nagrywaniu odcinka. I teraz sobie damy tutaj. No to już mamy małą ścieżkę do góry. I może damy sobie jeszcze jeden. Liczne maszyny sortujące. Właśnie. Aha, one działają. Będę musiał sobie tutaj coś podstawić i sobie sprawdzić. No, coś się nie chce. O, sprawdzić. Aha, nie wiem. Koło. Kawał przestawiania, bo nie mam jeszcze jednego konwejora. Już na to mi pinożko nie wystarczyło. Wyciągnąć. W dół. Dobra, powinno to wydać. Powinno być to w miarę. No. Tak, dobra. Powinno być to w miarę sensowne. Będę musiał tam może ziemi usunąć, ale to zobaczę. Może usunę, może nie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Na razie sobie to troszeczkę zmalę. Po to, że jeżeli to będzie wchodziło z konwejora, będzie to wchodziło do maszyny. Ostatnie moje użycie tych sorterów wyglądało to na zasadzie tak, że to szło prosto. I jeszcze wtedy te konwejory do góry jeszcze nie były tak wysoko podniesione. W ogóle też widzę, że tutaj zmienione, bo wcześniej to nachodziło dosłownie jedno na drugie i one tutaj, w tym miejscu się zacinały te wszystkie kryształki. Kryształki, kawałki, to wszystko, no to po prostu była jedna wielka masakra. I też swojego czasu wiem, że te maszyny działały bez wody, że można było tutaj po prostu dawać i to po prostu działało, ale tutaj widzę, że nie będziemy mieli problem, żeby to przetestować. I tak naprawdę wystarczy tutaj to zakręcić i po prostu to nie będzie kapało, to po prostu nie będzie się tutaj nic działo. Co by to jeszcze zrobić? Tutaj jeszcze dokupiłem, tylko już nie wiem, gdzie w tym grajdołku to mam. Zsypy. Dokupiłem jeszcze kilka sypów. Nieważne, na pewno to już będzie i tak łatwiejsze, bo chodzi mi o to, to wszystko dać co troszeczkę w ten sposób.
padnie troszeczkę tak. Tak naprawdę to najpierw byłoby tutaj wykopać dziurę, albo ogólnie... Nie chcę się ustawić. Ogólnie to wszystko dać jeszcze raz do góry, ale to sobie zrobimy dosłownie za chwileczkę. Właśnie za chwileczkę, jak może zaoszczędzi się troszeczkę kasy, bo to źle dałem. Dokładnie jak się zaoszczędzi trochę kasy, bo tu no niestety już ja już naprawdę muszę powiedzieć szczerze, że mam dosyć wiecznego takiego brania, sortowania. No przez ostatnie kilka dni to chyba ze 2 albo 3 godziny po prostu siedziałem. To tu, to tam, to tu, to tam, to nie, to złoto, to nie, dobra, przetop, to tu, to tam, to tu, to tam, żeby to wszystko tak, no, nazbierać, dobra. Na razie to tu, to tu, może tu spróbujmy to dać na pomisku, a? Nie da rady. W ogóle tutaj nie da rady tego ustawić, ale dziwne. Dziwne, że w ogóle nie można tego ustawić, a jak to wygląda od spodu? Nie no, powinno to być. No to mamy tutaj jedno i teraz muszę to zasilić i teraz to podłączymy tu, ale jak to nie sprawi, nie będzie się to dobrze sprawować. Jeszcze mam jeden wzmacniacz ciśnienia i po prostu na nim to ustawię. No, zamiast tego to chodzić pojedynczo, ja sobie po prostu wezmę cały. I sobie tym podjadę. Kurczę, naprawdę mogliby tutaj dodać w ręce takie, które po prostu trzymają ten wózeczek, żeby to mogło sobie po prostu tak fajnie zrobić. W ogóle co się dowiedziałem tutaj, co mi Mareczek mówi z innego kanału, ogólnie pozdrawiam go bardzo, podpowiedział, że ponoć twórca Hydronira, tak jak wiem, że wynajął ekipę, że zebrał już po prostu, stworzył grę samemu, ale zebrał kasę i po prostu rozrosło mu się studio, że już nie pracuje nad tą grą sam, że zatrudnił pracowników, grafików, scenarzystów, że po prostu ta gra już będzie bardziej profesjonalnie wyglądać i przerabia ją całkowicie. Myślałem, że to wszystko będzie może za dostępne chociaż trochę, żeby można było sobie rzucić okiem w wersji eksperymentalnej, ale ponoć wersja eksperymentalna ma już taki projekt, który został częściowo porzucony, chociaż ponoć słyszałem, że słuchy chodzą, przepraszam bardzo, iż część tej mapy ma zostać wykorzystane, a tamta mapa jest naprawdę ogromna. Zobaczmy, co tutaj działa, ładnie. Dobra, teraz jak to przetestować, żeby to mi nie zrobiło nie wiadomo jakich strat przy uruchomieniu. Dobra, to wyłączmy. Jednego tego wydobywającego, tego podstawowego i puśćmy. O! Idzie to wszystko za sobą. Aha, czyli to działa. Czyli teraz ustawmy to. To powinno wypaść. A, i pyk, pięknie, ładnie. I już nie będzie tutaj problemu w końcu z zasobami. Po prostu to sobie będzie można zostawić. I to sobie po prostu będzie pracowało. Jak już skończy pracować, po prostu się zatrzyma. I tak jak tam widzicie, już się zaczyna psuć. A jeszcze w sklepie zobaczę nad jedną rzeczą, czy nie ma więcej tych piecy. Ja nie mam pieniędzy, nie mam. Tu mam 86. To ja się w tym czasie przelecę do sklepu. Bo z tego co pamiętam, a nie tą stronę, kurczę, chciałem być tam, gdzie się sprzedaje.
do sklepu, bo jak robiłem zakupy do postuszka, sobie zostawiłem w jednym miejscu, żeby je po prostu nie nosić. Po prostu sobie przyniosę tutaj moje hydromonety i po prostu sobie tutaj zakupimy piece, bo wydaje mi się, że najlepszym jakimś sposobem będzie te piece, i tak są tanie, 86 hydro, ten hydromonet to jest praktycznie nie pieniądz. A pozwoli to już praktycznie całkowicie zautomatyzować ten system, chyba tylko zostaną nam do zabawienia się kryształy. Jeżeli dobrze pamiętam, tak. Kryształy zostaną do takiej ręcznej obróbki, co i tak będzie można potem dosyć szybko wziąć to i ogarnąć sobie tam w tym sklepie, co tam właściwie zabierałem, dokładnie chyba na tym sklepie właśnie co zabierałem, albo w tym dalej, gdzie są pasy, jest właśnie maszynka, która kompresuje wszystkie kryształy, czy są oszlifowane, czy nie są oszlifowane, je kompresuje razem, tylko ona je kompresuje na zasadzie czerwonego do czerwonego, zielonego do zielonego, niebieskie do niebieskiego, więc nie ma tutaj takiego problemu, niż właśnie bawić jakiegoś rozdzielania sortera, chociaż nie wiem, jak po tym update'cie dodającym elektrykę mogło się to wszystko zmienić. No to no teraz to już jest wszystko możliwe. Dodającym elektrykę, bo to wszystko może się zmienić, ale myślę, że to aż tak bardzo się nie zmieni ta cała. Ten jestem bardziej ciekaw, co to się zmieni w już normalnej grze, kiedy to już po prostu główny bohater, to po prostu już twórca z ekipą już po prostu to wszystko wezmą, ogarną, tak, nie wiem, tak jak ta, on to widział, on to teraz nawet widzi, tą swoją artystyczną wizję tej gry. No, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że po prostu twórca nie zrobi jakiegoś chorego błędu i pozwoli, dobra, zatrudniłem was, nie wiem dokładnie co jeszcze chcę, ale po prostu róbcie, żeby to było fajnie, tylko będzie na tym naprawdę trzymał kontrolę, będzie miał na tym pieczę, żeby to naprawdę wyszło coś super, bo naprawdę mi się ten tytuł podoba, chociaż to nie jest dla mnie gra do grania setki tysięcy godzin, tak no 100, 200, max 300 godzin przegrane. Ja aktualnie mam zrobione na tej grze 74 godziny. To jeszcze ze 150 mogę na niej spokojnie zrobić, zanim się tak konkretnie znudzi, ale wątpię, żeby to aż tyle trwało. Dobra, ja się jeszcze tutaj prześpię w tym czasie, żeby to po prostu wszystko było za dnia, bo niestety no, ta gra strasznie jest ciemna, a w szczególności na YouTubie jest jeszcze ciemniejsza. Co ja tam słyszałem? Coś się stopiło? O, to się stopiło i to się stopiło. Dobra. Zalecimy. Mamy tutaj jedno. Czwarte, piąte, dobra. Niech wszystko leci. Oj. Ale to już fajnie wygląda, już w końcu nie trzeba będzie latać, segregować tego wszystkiego ręcznie. No przecież to dalej działa na zasadzie takiej, że nie trzeba po prostu robić tutaj tego już innego sterku, bo to było kurde masakra. O, tutaj mamy kawałków, ale to już takiej ilości do przesegregowania albo do przełożenia to już nie jest problem. Zawsze tu można troszeczkę jeszcze inaczej to ustawić, albo nawet niech się zbiera. Bo nawet niech to się zbiera, kurczę, w tym i po prostu potem muszę wziąć, ponieść i dołożyć, właśnie to spróbuję zrobić. Dobra, nie to co chciałem, nie to co chciałem. Przepraszam bardzo, ale... fajna zabawa. To jest kurczę, dużo lepsze niż kiedyś tak jak to było. Fajnie to działa. A i się zatrzymuje na tym. No ciekawe. To uda się tu jechać do góry. Ale że to nie jest, że to z tej różki, nie wiem, nie jest w stanie podjechać? To jakby to miało opóźniony punkt
opóźnione miejsce, gdzie to ten conveyor może na to działać. Nie wiem, to przez chwilę ten kickbox był nietykalny. No to wszystko, nawet to niektóre latają aż powyżej. O matko, o matko, i co mam matko, mam krodium. O, no to weźmy tutaj. Dobra, niech to się tutaj chwilkę porobi. Ja sobie tutaj jeszcze ustawię. Dobra. No z tym też nie będzie problem stąd odzyskać, bo tak jak nie wiem, może widzieliście wcześniej, kryształy nie wchodzą do tygli, one po prostu przenikają przez nie i po prostu to nie jest problem, żeby to wszystko zgarnąć sobie różdżką i wsadzić do tygla, w tyglu to wziąć i po prostu przetopić klodium na płynny, wyciągnąć, nawet potem wyciągnąć po prostu tygla, wylać i potem to wszystko zebrać już sobie do miseczki. Tak, to już sobie to tak ładnie to pracuje. Przepraszam bardzo, ale telefon miałem i zapomniałem, o czym miałem gadać. Dobra, ale skoro widzę, że to wszystko tak sobie tutaj ładnie działa, to weźmiemy się już za taką inną część tutaj pracy, związaną właśnie z wydobywaniem tego wszystkiego, czyli za kowalstwo. Tutaj mam młoteczek, ale może byłoby sobie coś zrobić, jakieś takie mniej więcej miejsce pracy. Ja sobie tutaj na razie takie winne, ale się w czasie będę kupił fundamenty. I teraz tak, patrząc się na kowadełko, naciskając prawy przycisk myszy, zmieniamy, co może być na tym kowadełku zrobione. I teraz tak, widzimy, że tutaj jest taki znaczek, to jest znaczek metalu, ale można tylko też używać do tego skrapu. Skrapu dostajemy, to potem pokażę, jak się po prostu przy sprzedawaniu przedmiotów na złomowisku. I po prostu kreski pokazują, ile jest na przykład potrzebne. Potrzebujemy 3 rozgrzane sztabki, 2 rozgrzane sztabki, 1 rozgrzana sztabka. A tutaj potrzebujemy 2 rozgrzane sztabki, ale złota tym razem, i 1 kamień. Ale żeby użyć kamień, musimy go najpierw oszlifować i to naprawdę to zmienia wartość tego przedmiotu, chociaż na tych marketach, co mają zmienną wartość, różnice między tymi niektórymi przedmiotami są takie, że czasem warto jest zrobić na przykład przedmiot z jednej sztabki złota i diamentu, niż na przykład z dwóch zdawek złota i klejnotu. No, czasem tak bywa. Ja tutaj teraz zrobię coś takiego. Zatrzymam to wszystko, tylko całego potwora. Tutaj wrzucę to. Teraz tak, zobaczmy tutaj, co tu się dzieje. Ładnie, to się w miarę zatrzymało. Nic nie osadziło. A czy dam radę wyjść? Nie. No to się szybciutko odblokuj postać, pojazd. Tutaj jest wszystko git. Kiedyś to jak się to robiło, to takie bryłki, wszystko spadało na sam dół i potem jak się to odpalało, to wszystko się kompresowało w jedną taką gigantyczną bryłę i to wszystko potem leciało do góry i potem trzeba było to wszystko usuwać. A, i dla ciekawych, bo nie, mówiłem może o tym wcześniej, ale jest możliwość tutaj w tej grze wykasowania tych brył bez używania mod managera, który aktualnie chyba nawet nie działa, bo to co znalazłem, tam było tylko kilka modyfikacji, ale żeby usunąć takie gry, takie bryły, trzeba zapisać grę, wejść w ustawienia, w ustawie rozgrywka i tutaj sobie, o jest, zapisz kupy ziemi, przełączamy to, oszczędzaj surowce, nawet nie wiem, co to jest przełączanie, okej, nie mam. Nie wiem, co to, nie wiem, co te dwie robią, opcje dodatkowe, ten ruch głowy. Filter view. Sobie ustawię, to jest tak, zapisz grę. Patrzę się, jest tutaj bryła. Wróć do menu i zapisz, dajemy OK. Jestem na 200, daję kontynuuj. Wracamy i
Bryły nie ma. Ale jak zmienię to z powrotem, to już bryły normalnie będą się zapisywać. To jest dobre, jeżeli mamy na przykład wybuch w tym przetwórstwie i tych kamyczków mamy wszędzie, gigantyczne ilości, już nie wiemy co po prostu z tym zrobić. Wtedy szybko wchodzimy, zapisujemy grę, loadujemy i po prostu wszystko się pozmywamy bez potrzeby jakiegoś kurcze chodzenia, rozbijania. To jest po prostu kurcze czasem pomaga przy jakichś takich głupich sytuacjach. Dobra, wylejmy tutaj też tak. Wagi, chociaż widziałem w jednym miejscu jest waga, ale to musiał pojechać, pokazać wam ile one ważą i mniej więcej ile są warte i dopiero potem wrócić tutaj, żeby wam pokazać resztę, ale że mi się po prostu nie chce, no to po prostu nie pojadę tam. Potrzebuję jeszcze jedno to palenisko, bo potrzebuję podgrzać sztabki. Sobie wrzucimy jedną, drugą. Dobra, ty zaraz tam wrócisz. I co potrzebujemy zrobić, żeby zwiększyć wartość? Na przykład mamy jedną sztabkę metalu. A robimy sobie ten podstawowy sztylet. Dajemy tutaj na to właśnie palenisko, aby rozgrzać sztabkę. Rzucamy, jest naprawdę sporo czasu, żeby to zrobić. Mierzymy młoteczek, uderzamy lewym przyciskiem jeszcze w kowadełko. Teraz robimy to samo, ale ze sztabką złota. I w kowadełko. I mamy tym oto sposobem mamy. Nie wiem, co to jest, obręcz, czy to takie na nos, to niektóre dziewczyny noszą i wyglądałem, jakbym miał iść na pastwisko się paść, nie wiem, ale możemy to powiedzieć i sprzedać. I to jest warte 1380 za tak naprawdę, od kiedy to odpaliliśmy, nic nie miałem puste, więc no naprawdę troszeczkę to jest warte. Co to? No w ogóle ta cała rzeźba wyglądałaby bardzo by na sklodium. I tutaj mamy jeden z takich dodatkowych punktów właśnie, gdzie można sprzedawać, tylko bodajże chyba tu tak nie wezmą, nie ma tego podstawowego właśnie tego, tej obręczy, tego pierścionka, nie wiem co to jest. Nie może to jest sprzedać, ale sobie sprzedajmy tutaj. Pyk. Wracam sobie. U. Sklepy sobie to całe zestawię, po prostu tą kasę, żeby jej po prostu nie nosić. No już ładnie 2000, ale do sprzedania mamy jeszcze. Gdzie to jest? Tuf, taki majchar. W ogóle taka ciekawostka, że im więcej używamy materiałów, tym do pewnego stopnia są chyba 3 stopnie wielkości tych właśnie mieczy, noży, tego wszystkiego. 1213. Okej, teraz sobie zobaczymy tutaj. I ile to jest warte? No, 1183, no niestety, to jest bardziej się opłaca sprzedawać miecze i toporki, ale nie mamy, chociaż prawda jest taka, że z tej samej ilości żelaza mógłbym po prostu użyć piły, rozciąć ją na dwie identyczne połówki, po prostu dwie identyczne, albo po prostu jeszcze troszeczkę powydobywać tych wszystkich minerałów i po prostu w ten sposób to sobie po prostu zrobić i po prostu uzyskał, bo tak naprawdę ważna jest waga wszystkich sztabek. Nie jest ważna waga tylko jednej sztabki, czy wszystkie trzy sztabki jakaś tam średnia, nie. Swego czasu to sprawdzałem. Jest ważna tylko tyle, że na przykład jedna sztabka miała 1000 wagi, reszta ile tam najmniej też radę i to już jest liczone jako 3 sztabki. Ale no i tak zarobek już jest. Co tutaj mamy? Tak, żeby się nadstawiał, kurczę, jak bezdomny, kurczę, z kubeczkiem. Daj grosze, a to tutaj daj. Sprawa, aby to po prostu nie szło mi. Była woda po prostu zanieczyszczona, żeby po prostu czysta szła. A. Na szczęście, że ta woda nie chłodzi tego wszystkiego, że to po prostu może sobie tak działać. Chociaż to może potem, tak naprawdę to można zatkać, ale nie mam na tyle zatyczek. Gdzie mam wózek? Tutaj. Mam zatyczkę.
W ten sposób, bo jeżeli damy to tak, działa. Tak. A, już nie działa. Chociaż. Chwila. Jestem ciekaw tego. Dalej działa. Widzicie? Teraz rozrzutuję. Zapytam, którą stronę to jest zakręcane. Okay. Aha, czyli w lewo to jest podkręcane, w prawo to jest zakręcane, czyli jeżeli zakręcę to tutaj. Tam to... Tak to wszystko pięknie nie wylatuje. No ale no, te kryształki troszeczkę są za lekkie i po prostu przelatują. Bo tak, tutaj byście nie widzieli też, w zależności od tego, jak ciężka jest dana ten odłamek tego wszystkiego. Czasem się kryptonu zachować, potem już na koniec, już jak są taka naprawdę z dobrej głębokości bierzemy ziemię i wydobywamy z tej ziemi minerały, to już zapadki duże kawały lecą. I tak naprawdę już do końca jest potrzebny tylko jeden ten harvester. I będziemy tutaj się bawić, nie wiem, rozkładanie tego, nie, wystarczy tylko jeden harvester, który tak naprawdę ma bardzo dobre ciśnienie, ma wysokie ciśnienie cały czas i on będzie po prostu cały czas tutaj pięknie, ładnie produkował. Tutaj potem będzie warto dołożyć sobie jeszcze ze 2-3 filtry, żeby to po prostu wszystko jeszcze bardziej działało, może jeszcze jedno wzmocnienie, przecież sobie zobaczmy ile mamy jeszcze czasu, chwilę, więc ja się przejdę po sklepach, coś dokupię i widzimy się za chwilę. No i witam z powrotem, jestem już po małych zakupach, a dla was chyba sekunda, dla mnie to było no, mały kawałek, żeby przejść. No matko i córko, żona i kochanko, jak tutaj jest syf. Dobra, tylko jeżeli to użyję, to będę musiał znowu kurczę latać, zbierać, nie, ja już się... I dobra. No i kurczę. Odpalamy z powrotem wodę. No kupiłem tutaj parę rzeczy. Kilka dodatkowych filtrów. Tak, wiem, że na razie odłączona jest tutaj ta woda, ale sobie na razie wstawimy to. Już zaczyna sobie to po prostu to inaczej wszystko wyglądać. Wiem też takie odłożenie. Kamyczek i waga. Waga jest na tyle fajna, że pokazuje nam, ile dany produkt jest tak naprawdę wart. Też to kupiłem sobie tutaj dodatkową torbę z narzędziami, też już widzicie, w tej torbie zostały już tylko i wyłącznie dwa użycia, więc no nie ma co robić. Też jest tutaj kilo, ale jeszcze wpadłem na taki pomysł, że no już troszeczkę tutaj mało mamy tą bazę, raczej mało mamy takiego miejsca, gdzie można na spokojnie się po prostu rozbudowywać, więc po prostu sobie tutaj podejdę. A i pół tysiąca. I sobie po prostu dokupimy troszeczkę dużych całych bloków. Czemu nie chcesz? Ogólnie, który też dosyć później wprowadził, który już jeszcze nie był od samego początku, ale to też nie jest już aż też taki nowy system, to jest system palet. Paleta działa na tej samej zasadzie co ten wózek, czyli jeżeli coś do niego wstawimy, on po prostu się tak lekko się zapadają, nachodzą na siebie hitboxy i co ciekawe,
trzymają się, one się nie ruszają. Czyli możemy sobie załadować po 100 palety, tak jak tutaj można byłoby sobie maksymalnie załadować bodajże 8 tych skrzynek. One po prostu by po prostu nie ruszałyby się. Tak samo jak w hydrociężarówce jest ta paka. Sobą kiedyś może to pokażę. Do paki, tam co damy na pakę, to po prostu zostaje. To się nie rusza, to się nie zgubi, to nie wylata, to nie lata. Jeżeli tam wejdzie, jeżeli się zmieści, jeżeli opadnie, się zatrzyma, nic się z tym nie stanie. Po prostu to już będzie, to już jest po prostu stabilne, nie sposób zatrzymane. Te hitboxy są zniwelowane, dopóki główny bohater poza tego znowu nie podniesie. Nawet jeżeli wasza hydrociężarówka wyleci w powietrze, co swego czasu no, zdarzało mi się na gminie, to nic się po prostu z tym nie dzieje. Po prostu jest to... Nie niwelowane, tylko po prostu to jest wszystko tak jakby przyklejone, kurczę, zabetonowane, no na silinę zasilnione, kurczę, jest i tyle. Nie ma prawa to się ruszyć, nie ma tej strachu, że na przykład rzucicie tam sobie, nie wiem, pieniądze z godziny po prostu stanie tylko naprawiania tutaj tego, kurczę, tych filtrów i po prostu, o, gdzie ta moja kasa, no dalej jest, no chyba, że się po prostu, no się zgliczuje, bo gra jest niedokończona, no jak się zgliczuje, to już nawet twórca nic nie jest w stanie z tym zrobić, no trudno. Wiem, że czasem dużo tutaj przedmiotów potrafi wpaść pod mapę i już tam zostać, ale wiem, że też były jakieś sposoby na wyciąganie tego. Wiem, że jeżeli dobrze przykucnicie i dobrze wsadzicie tutaj głowę głównego bohatera do między grudy ziemi, jesteście w stanie zobaczyć, co jest pod ziemią, ale nie jesteście w stanie zobaczyć skarbów. I tak, proszę Państwa, w tej grze w Hydronierze istnieją skarby, które można znaleźć. Na przykład na tej parceli wiem, że jest jeden, chyba na każdej parceli jest jeden, ale co jest nowością, na tej parceli nie można kopać hydrokoparką. Widzicie, co to jest znaczek. Jestem ciekaw, co się stanie, jak tutaj wjedziemy tą hydrokoparką, czy po prostu to nas gra wywali, czy co. I ogólnie jest kilka tureb z nasionami, kilka różnych takich różnych innych rzeczy. I to trzeba dawać tutaj na postumenty. Damy tutaj na postumenty cztery rzeczy. Otworzą nam się tutaj wrota do skarbu, do kolejnej takiej małej komnatki i tam będzie skarb, który będzie można albo sobie wziąć w charakterystyce, w charakterze dekoracyjnej, albo po prostu sobie wziąć, sprzedać. On jest bodajże coś mało warty, to jest zrobię mały spoiler, bo jest bodajże warty chyba 10 tysięcy hydromony. To jest po prostu aż żal, że to jest tak, bo to nawet jakby człowiek by poszedł i by po prostu kopał ręcznie, żeby to wszystko znaleźć, to jest po prostu bez sensu, bo to za 10 tysięcy hydromonet i tyle naszukać, to człowiek już dawno osiągnie poziom, kurczę, 10 tysięcy monet, hydromonet, kurczę, na minutę, kurczę, z wydobywania tych wszystkich zasobów, gdzie tak naprawdę to są najgorsze maszyny i są ustawione jeszcze najwyżej. Jak one będą na dole, będą dawały lepszą ziemię i wtedy dopiero tak naprawdę będzie, można powiedzieć, że będzie jakiś zarobek. Ale i tak to nie działa źle. Sobie tutaj... Łopaty, już łopaty się nie będę używał. To jest już stara łopata. Nie stara dlatego, że mam od samego początku, tylko to po prostu ta łopata mieści mniej ziemi niż ta ulepszona. Zwykła łopata mieści w sobie jeden ładunek ziemi, który dodajemy jeden do wiaderka, a ulepszona łopata daje dwa ładunki ziemi, czyli musimy machać o połowę mniej. Tutaj skoro już mam tutaj takie rzeczy, to wam mniej więcej pokażę, jak to wszystko działa. Tutaj mam sztabę. Tutaj mam sztabkę kryształu. Ona waży 5,47, ale z racji tego, że nie można tego sprzedawać, po prostu ona jest warta 0. Teraz spróbujmy teraz złapać tą sztabkę. Ta sztabka 12,23 waży. No to już kurczę, już dużo lepiej. A teraz kurczę, zróbmy tak, że zatrzymamy to wszystko. Niech to sobie pospada. Teraz grzecznie ładnie leci. Ładujemy. No. Gdzie jest ten kształek? Ładujemy. I tak, żeby wam pokazać. Gdzie to jest? Tutaj. Żeby wam pokazać. O, mam tutaj pyk.
Jeden, jedna czapka, gdzie zobaczcie, ja już nic nie robię łopatą, ja sobie chodzę, ja sobie buduję, to już działa wszystko automatycznie. 15,7. Bez robienia tak naprawdę już tutaj przykładanie ręki. No, proszę do naprawiania, no. Teraz zobaczmy to. No, ale no niestety też mam dla was rozczarowanie jedno. Te fabryki zatrzymują się, jeżeli jesteśmy zbyt daleko. O co chodzi? Jeżeli pójdziemy sobie robić coś na innej parceli, ta parcela jest po prostu zatrzymywana, jest nieobliczana i nic się na niej nie dzieje, więc nie można sobie po prostu zrobić nic. Że na przykład dwie fabryki będą działać. No i ta jedna sztabka, kiedy ja zająłem się budowaniem, jakimś dostrajaniem, coś tam innymi pierdołami, jest warta 2083. Ale, że jestem zachłanny, to wezmę sobie tą sztabkę, rozgrzeję. Nie chcę jej topić. Dobra, rzucę to. A że jestem zachłanny, sobie ją ładnie tutaj rozgrzeję. Ułożę motek. To nie ten motek. A ty gdzie to? Co to? Jest to troszeczkę warte, no wiadomo, to jest tylko jedna sztabka, ale już wiadomo, jest to troszeczkę... Tak, to chciałbym już podziękować na dzisiaj, to już jak na dzisiaj wszystko. A może już będę tutaj już bardziej dostrajał tę fabrykę, że będzie taka. Szybcy i oglądania mnie.